Pokłon trzech mędrców, oddanie czci Jezusowi, z pism Luizy Picaretty. Córko moja, inna niespodzianka, nowa gwiazda świeci pod sklepieniem niebios i swoim światłem poszukuje adorujących i kieruje ich, aby uznali Dzieciątko Jezus i oddali Mu cześć. Trzy osoby, jedna oddalona od drugiej, są tym poruszone i przeniknięte boskim światłem podążają za gwiazdą, która doprowadza ich do groty w Betlejem, do stóp Dzieciątka Jezus. Ale jaki nie był zachwyt owych królów, gdy w Bożym Dzieciątku rozpoznali Króla Nieba i Ziemi, Tego, który przyszedł umiłować i zbawić wszystkich. Stało się tak, ponieważ gdy królowie oddawali Mu cześć, zachwyceni tym niebiańskim pięknem, nowo narodzone dziecię ujawniło swoją boskość, wydobywającą się z jego małego człowieczeństwa. A grota zamieniła się w raj, tak iż królowie nie potrafiliby się oderwać od stóp Bożego Dziecięcia, gdyby nie schował z powrotem światła boskości w swoje człowieczeństwo. A ja, wykonując urząd matki, długo jeszcze opowiadałam im o zstąpieniu słowa i wzmocniłam ich w wierze, nadziei i miłości, które były symbolem ich darów przekazanych Jezusowi. Przepełnieni radością, powrócili do swoich krajów, aby stać się pierwszymi orędownikami Jezusa.